Serwus, witam na kanale Krychu Gotuje. Pierwsza potrawa wigilijna, pierogi ruskie. Do pierogów przyda się okrasa z cebuli. Jak ją przygotować? 10 sztuk cebuli pokroić w drobną kostkę. Podsmażyć na oleju. Gdy zacznie brązowieć, smażyć na wolnym ogniu przez 1 godzinę. Okrasę wykorzystam do przygotowania farszu do pierogów. Właśnie od farszu zaczniemy. Do przygotowania świątecznych pierogów potrzebować będziesz 600 g ugotowanych ziemniaków, 300 g serka śmietankowego, 100 g cebuli, sól, pieprz, olej. Do ugotowanych ziemniaków dodaj podsmażoną cebulę. Dokładnie ugnieć ziemniaki. Dopraw pieprzem i solą po jednej łyżeczce. Wymieszaj i dodaj biały ser. Ja wykorzystałem ser śmietankowy. Farsz gotowy, to czas przygotować ciasto. Do przygotowania ciasta na pierogi potrzebować będziesz 350 g mąki krupczatki oraz szklankę wrzącej wody. Dokładnie tak, do mąki należy dodać wrzątek i od razu nożem lub łyżką wymieszać. Czemu wrzątek? Dzięki wrzącej wodzie z mąki wydobędzie się gluten, który doskonale wiąże. Gdy lekko przestygnie, od razu ciasto zagniatam. Zagniatam tak długo, aż powstanie jednolita masa. Formuję placek i rozwałkowuję na grubość 1 mm. Zapraszam również do obejrzenia przepisu na pierogi z grzybami. Przy pomocy szklanki wykrawam okręgi. To co zostanie jeszcze raz ugniatam i ponownie rozwałkowuję. Aż wykorzystam całe ciasto na pierogi. Zapraszam Cię również do zobaczenia przepisu na gołąbki z kaszą i grzybami. Teraz czas na nakładanie farszu. Lubię dużo farszu w pierogach, więc dużą łyżką nakładam farsz na środek, sklejam od jednej strony, jednocześnie upychając farsz w drugiej części. Mam nadzieję, że jest to dobrze widoczne na filmie i nie wymaga komentarza. Ważne, by dokładnie skleić pieroga, wtedy mam pewność, że w przygotowaniu nic nie wyleci. Gotowe pierogi odkładam na przesypaną mąką powierzchnię. Natychmiast po przygotowaniu gotuję je w osolonym wrzątku, do momentu aż wypłyną. Wyciągam je na durszlak. Gdy obciekną, przekładam je do miski i przelewam olejem. Wkładam następną porcję. Tak przygotowane pierogi są gotowe do jedzenia, ale można je też zamrozić na święta. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Więcej przepisów znajdziesz na moim blogu krychu-gotuje.pl. Już teraz zapraszam do obejrzenia przepisu na pierogi z grzybami. Życzę smacznego i do następnego gotowania.